z prezesa. Może być nawet dwóch albo trzech, natomiast wynagrodzenie będzie brał jednej. Bez względu na to, że te spółki są od siebie zależne, czy już nawet niezależne, ale są spółkami państwowymi, bo to jest istotne. Nie będzie mógł brać w żadnej innej spółki, w spółce wynagrodzenie oprócz tej pierwotnej, w której został zatrudniony. Panie ministrze, pojawia się instytucja sygnalisty. Tak, pojawia się instytucja sygnalisty. To jest nowe pojęcie w naszym systemie prawnym, ale pojęcie to znane... To może ja uproszczę. Osoby, która będzie denuncjowała, będzie kapowała kolegów, albo będzie kapowała ludzi, z którymi razem w biurko siedzi. Nie, nieprawda. To jest zupełnie inna instytucja. To jest instytucja dająca ochronę osobie uczciwej, która chce złożyć zawiadomienie o przestępstwie albo złożyć zeznania w toczącym się postępowaniu, która nie godzi się na to, żeby była korupcja w jej miejscu pracy, w jej instytucji, w jej firmie, i dzięki temu statusowi sygnalisty ta osoba będzie podlegała ochronie. Nie będzie mogła, jeżeli prokurator, bo prokurator nadaje status sygnalisty wedle projektu ustawy, jeżeli prokurator nada status sygnalisty, to wówczas pracodawca nie będzie mógł takiej osoby zwolnić bez zgody prokuratora. Jeżeli i tak mimo wszystko zwolni, to takiej osobie będzie przysługiwała dwuletnia odprawa i jeżeli będzie taka konieczność, zwrot kosztów postępowań sądowych ze strony Skarbu Państwa. Skarb Państwa sfinansuje postępowania sądowe, jeżeli ta osoba będzie dochodzić swoich praw. Zastanawiam się, dlaczego dziś media w sposób bardzo łagodny weszły się z tym projektem. Właściwie spodziewałem się takich nagłówków, że państwo PiS idzie jeszcze dalej, próbuje inwigilować ludzi, zmusić ludzi do tego, żeby na siebie donosili, że to jest już całkowite państwo policyjne. Zawiodłem się, muszę przyznać. Bo to dobra ustawa i wychodzi naprzeciw nie tylko naszemu obozowi politycznemu, ale także środowiskom, które wielokrotnie postulowały tego typu rozwiązania, a nikt ich nie słuchał. To są różne środowiska, niekoniecznie prawicowe, często lewicowe, które uważają także, że jawność życia publicznego jest rzeczą niezwykle istotną. Cieszymy się z takiego dobrego przyjęcia tej ustawy. Mało tego, zapowiadamy, że chcemy tych środowisk wysłuchać. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone takie wysłuchanie publiczne w kancelarii premiera, gdzie zaprosimy środowiska organizacji pozarządowych, które tą problematyką jawności, problematyką zwalczania korupcji się zajmowały, ale nie tylko. Chcemy zaprosić bardzo szerokie spektrum stowarzyszeń i posłuchać ich, co oni mają do powiedzenia. Być może mają dobre pomysły, które można byłoby wykorzystać w tej ustawie. Być może mają jakieś uwagi. Będziemy słuchać z uwagą, analizować i myślę, że na pewno będzie to owocne spotkanie. Być może zaowocuje pewnymi zmianami w tej ustawie. Co może Platforma zaproponować do tej ustawy? Nie wiem, co może zaproponować Platforma. To nie do mnie pytanie. Natomiast pragnę przypomnieć, że w roku 2007 ministrem w kancelarii premiera została pani Julia Piterak, której zadaniem było opracowanie takiego programu zwalczania korupcji. W ramach tego programu przygotowała ustawę, która przewidywała m.in. nowe oświadczenie majątkowe i Platforma nie zdecydowała się wprowadzić tej ustawy. W mojej ocenie wręcz ta ustawa spowodowała pewną panikę w tym środowisku. Została ona zapomniana. Czyli Julia Pitera chciała zrobić coś dobrego, tak? Ja powiem tak, jestem daleki od dobrej oceny pani poseł Julii Pitery. Niemniej jednak ówczesny kierunek działań akurat w tym zakresie był dosyć ciekawy. Co prawda działała także w innym kierunku, audytowała CBA i próbowała dostarczyć Donaldowi Tuskowi argumentów do tego, żeby odwołać Mariusza Kamińskiego. No, tu akurat się chyba udało. Ta największa afera związana z PiS-em to była, zdaje się, afera dorszowa. A afera dorszowa 8 zł, ale my też o tym pomyśleliśmy, żeby nie było wątpliwości. Wszystkie służbowe karty, wydatki ze wszystkich służbowych kart kredytowych powinny być publikowane w internecie, tak żeby wyborcy, tak żeby społeczeństwo wiedziało, jakich przedstawiciele gospodarują pieniędzmi. Ma pan taką kartę służbową? Nie. Ale dlatego, że pan nie chciał, czy że nie przysługuje?
Nie wiem, czy przysługuje, nigdy się o to nie ubiegałem, nie mam takiej karty służbowej, nie jest mi do niczego. No to zastanawiam się, czy takie kwoty to będzie już takie, powiedzmy, korupcjogenne, czy od 5 zł, czy od 7 zł. Ja nie wiem, od jakiej kwoty będzie korupcjogenne, natomiast wydaje mi się, że dobrze to zrobi finansom publicznym, jeżeli takie karty służbowe będą opublikowane. Każdy, kto będzie próbował zrobić jakiś poważniejszy wydatek, a niekoniecznie potrzebny, będzie musiał zastanowić się, czy warto. Marcin Pedzisz zeznaje przed Komisją do spraw Amber Gold. Tak, zeznaje chyba po raz drugi. To bardzo ciekawa komisja. Przyznam się, że jeżeli mam czas, staram się ją śledzić i staram się z tej komisji wyciągać wnioski. Oczywiście tutaj są dwa takie ważne elementy. Oczywiście rozwikłanie tej sytuacji z Amber Gold. Pytanie, kto stał za tym całym Amber Gold, bo nie sądzę, żeby Marcin P. potrafił takie wielkie oszustwo przygotować sam. Musiał mieć pewien parasol, musiał mieć pewne wsparcie, ktoś mu musiał zasilać kapitałowo i ktoś musiał być beneficjentem tego Amber Gold, bo nie sądzę, żeby Marcin P. dał radę przehulać te pieniądze, te 800 milionów, które płynęły do Amber Gold, wydać, roztrwonić. Nie ma takiej możliwości. Gdzieś te pieniądze musiały iść. Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz to komisja doskonale pokazuje, w jaki sposób funkcjonowało państwo jeszcze kilka lat temu. I dla mnie jest to taka wielka nauka. I pokazanie, że w jaki sposób my, w jaki sposób obóz Prawa i Sprawiedliwości powinien funkcjonować, czyli dokładnie odwrotnie niż to, co się działo za czasów Donalda. Słyszał pan może dziś zeznania Marcina P., który twierdził, że żadnych przeszukań nie było, że ABW właściwie się niczym nie interesowało? Nie słyszałem, ale dowiaduję się tego od pana redaktora i... To z takich ciekawych rzeczy, ale z innej, że tak powiem, z innego podwórka. Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie się odwoływać do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie nałożonych na nią grzywien przez komisję weryfikacyjną. To jest zdumiewające. Ten chyba głupi, niepotrzebny opór Hanny Gronkiewicz-Waltz przed wezwaniem, przedstawieniem się na komisję. Przegrała wszystkie możliwe sprawy, chyba, które założyła komisji tu w Polsce. Będzie próbowała odwołać się do Europejskiego Trybunału. Dla mnie to jest sytuacja dosyć śmieszna i żenująca, bo myślę, że Hanna Gronkiewicz-Waltz zamiast liczyć grzywny, które ma, powinna po prostu stawić się przed komisję, wyjaśnić, pokazać warszawiakom, jak ta prawda reprywatyzacja wyglądała, co ma na swoją obronę. Bardzo dziękuję panie ministrze. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Powtórka programu. Debata dnia. Wąż, witam w debacie dnia Polskiego Radia 24. Witam także naszych gości. Agata Czarnacka, Lewica24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, Polityka.pl w tej chwili. Polityka.pl. I Piotr Nisztor, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jutro mijają 2 lata od wyborów parlamentarnych, w których zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Szefem rządu została premier Beata Szydło, która dzisiaj ucięła spekulacje na temat wymiany zamiany na stanowisku premiera. Stwierdziła, że Prawo i Sprawiedliwość ma umowę z Polakami na pełną kadencję i też prosiła o to, by uciąć na razie spekulacje, nie spekulować na temat nazwisk, które zmienią się w ramach rekonstrukcji rządu. Ale trudno tego nie robić, kiedy nawet poranny gość Polskiego Radia, minister Mariusz Błaszczak, nie wyklucza między innymi tego, że jego resort przejmie część kompetencji innego resortu, resortu cyfryzacji. To wszystko jest teoretycznie możliwe. Czy w praktyce tak będzie, zobaczymy. Proszę zauważyć, że od lat 90. mamy ustawę, która tworzy działy administracji rządowej i reszta już należy do premiera, jak te działy uszereguje, kto będzie poszczególnymi działami się zajmował. Teoretycznie wszystko jest możliwe. W takim razie kto pożegna się ze stanowiskiem? Agata Czarnacka?
O, nie, ja myślę, że pan redaktor Niftor ma dużo więcej w tej sprawie do powiedzenia. Ja jestem raczej tutaj skłonna, że tak powiem, dopowiadać panom, jak widzę te spekulacje. Ja akurat chętnie postoję, poczekam, aż państwo rzucą kilka nazwisk. A jak pani słucha tych spekulacji, to pytam jednak i wypowiedzi premier Beaty Szydło, która sugeruje, że ma już plan na zmiany w rządzie, które nie obejmą też jej samej, to jak się pani wydaje, kogo obejmą? Wydaje mi się, że gdybym była premierem, to żadna osoba, która byłaby wplątana w jakiś taki mocny konflikt i w tym konflikcie stałaby mocno po stronie PiS-u, to znaczy stawałaby się taką prawdziwą twarzą PiS-u w tym sporze, na pewno by nie mogło polecieć. Czyli żaden minister, który w tej chwili jest, no powinien być twarzą w rozmowach z protestującymi, czyli na pewno nie Konstanty Radziwiłł, na pewno nie Witold Waszczykowski być może. Może minister Szybszko. Piotr Misztor, ma pan jakieś informacje w tej sprawie? Trudno mówić o informacjach, bo możemy sobie spekulować, tak jak możemy sobie zaraz pospekulować, jakie numery padną w Totka, no to mniej więcej to jest na tej zasadzie, jak będziemy dyskutować, kto straci stanowisko w rządzie. No nie, ja przepraszam, ale jednak ministrowie to nie są numery w Totka. No nie, ale ja mówię tutaj o porównaniu. Są no nie, jakieś kryteria kompetencyjne, no można ewentualnie coś tutaj powiedzieć merytorycznie. No okej, możemy w takim razie merytorycznie moglibyśmy rozkładać każdy resort na czynniki pierwsze i zawsze byśmy znaleźli coś, co pewnie by nam się nie spodobało, ale jeśli chodzi o... Ale mamy konkretne nazwiska, przypomnę jeszcze chociażby kongres w Przysusze, tam padły dwa nazwiska jeszcze w polskiej dyplomacji, które nie radzi sobie z ustawą, która ma przewietrzyć korpus dyplomatyczny w Polsce i jeszcze minister Andrzej Adamczyk, szef resortu infrastruktury, który nie radzi sobie w tamtej jeszcze chwili z Mieszkaniem Plus. I to było takie wezwanie do przyspieszenia i też te osoby są na liście chociażby dzisiaj dziennika Fakt wśród pięciu nazwisk, które na pewno pożegnają się ze swoimi resortami. Czyli tak zwana dead list, ale ja to bardziej uchylił się na lista śmierci, tłumaczę z angielskiego. No właśnie, więc tutaj ja bym jednak pochylił się nad tematem ministra Adamczyka, bo to jest człowiek, który od dłuższego czasu był wymieniany jako ten, który w ciągu najbliższych tygodni straci stanowisko, znaczy tak zawsze było, przynajmniej raz na 3 miesiące, a ja osobiście uważam, że minister Adamczyk nie straci stanowiska, bo wydaje mi się, że premier Beata Szydło, jeśli miałaby wymieniać tą swoją najbardziej zaufaną grupę w rządzie, to minister Adamczyk byłby jej takim głównym doradcą, to jest jej najbardziej zaufany człowiek, to jest człowiek, na którego zawsze w trudnych momentach mogła liczyć, to jest człowiek, który zawsze znajdował się w tym najbliższym gronie premier Beaty Szydło i ja sobie osobiście nie wyobrażam, gdyby on stracił stanowisko, bo to byłby gigantyczny cios dla samej premier. I z tego powodu wymienianie go w tym gronie no, może być pewnego rodzaju próbą wymuszenia nacisku, czy pewnego rodzaju naciskiem właśnie na premier, czy też na samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tym bardziej, że w tym resorcie infrastruktury, którym dowodzi Andrzej Adamczyk, to jest resort, w którym no, ta rozgrywka polityczna trwa bardzo mocno. Przecież ci wiceministrowie, którzy nadzorują te bardzo istotne kierunki rozwoju infrastrukturalnego, z jednej strony kwestie lotnicze, z drugiej strony kwestie rozbudowy dróg, no, to nie są osoby, które można powiedzieć są przez ministra Adamczyka darzone wielkim zaufaniem, przynajmniej tak z nieoficjalnych informacji wynika, bo ja się nigdy o to ministra Adamczyka nie pytałem, ale wydaje mi się, że przy tej rekonstrukcji ja bym się spodziewał bardziej zmian na stanowiskach, chociażby sekretarzy stanu w niektórych ministerstwach, ale to oczywiście jest tak jak... Chyba, że w ogóle nie będzie resortu infrastruktury i będzie nowy resort budownictwa, wtedy ktoś może stracić stanowisko, a ktoś zyskać. A jeśli chodzi o szefa polskiej dyplomacji, tak dopytam jeszcze pana redaktora. Poczekaj na komentarz, pani redaktor. Inaczej, jakbyśmy założyli się o, jak to mawia się czasem w nieoficjalnych rozmowach, o dobrego łyskacza, to postawiłbym jednak dobrego łyskacza na to, że minister Waszczykowski to stanowisko opuści, bo jednak mimo wszystko jest to osoba, do której to zaufanie nieoficjalnie przynajmniej w kręgach Prawa i Sprawiedliwości spadło bardzo potężnie. Zresztą on popełnił dużo politycznych błędów, które pewnie trudno byłoby dzisiaj wybaczyć, a ze względu na to, że trwa konflikt z prezydentem
o pewnego rodzaju pryncypia co do kwestii związanej z reformą sądownictwa, to mianowanie tego głównego żołnierza prezydenta Andrzeja Dudy właśnie jako członka rządu Beaty Szydło, no to byłby doskonały strzał rozwiązujący bardzo wiele problemów. Żołnierza, czyli Krzysztofa Szczerskiego, rozumiem. Mówię dokładnie o Krzysztofie Szczerskim, o człowieku, który jest w stanie dzisiaj doprowadzić do ugaszenia konfliktu między kancelarią prezydenta a Prawem i Sprawiedliwością. Nie mogę przyjąć zakładu, ale może go przyjąć Agata Czarnacka, jeśli ma inne zdanie niż Piotr Misztor. No ja muszę przyznać, że rzeczywiście tutaj mnie pan zestrzelił tym nazwiskiem. Krzysztof Szczerski jako następca Witolda Waszczykowskiego w resorcie, który... No właśnie, to jest jeden z tych nielicznych resortów, w których naprawdę zaufanie wewnętrzne, wewnątrz kraju jest dużo mniej istotne niż zewnętrzne. I Krzysztof Szczerski, który... No, to nie jest do końca osoba taka... która by sobie poradziła na stanowisko szefa polskiej dyplomacji? Tego nie powiedziałam, ale na pewno nie jest to osoba, którą by się wymieniła w pierwszym rzędzie, a jednak wydaje się, że po tych wszystkich katastrofach, po tych niemianowanych, odwoływanych ambasadorach, po jednak dosyć dużym takim przetasowaniu polskiej pozycji na świecie, we wspólnocie międzynarodowej, wypadałoby tutaj złapać kogoś, o kim wiadomo, że się dogada. Ja nie umiem tutaj wskazywać nazwisk, ponieważ muszę przyznać, że musiałabym pewnie sięgać do osób, które znam, czyli z lewej strony sceny politycznej, no to z wiadomych względów byłoby dosyć absurdalne. A Krzysztof Czerski nie mógłby być, tak jak mówi Piotr Misztor, dobrym pomostem pomiędzy prezydentem, a pomiędzy Nowogrodzką? Ja nie wiem, kiedyś wiceministrem do spraw zagranicznych, a dzisiaj jest ministrem bardzo ważnym w kancelarii prezydenta. Może połączyłby właśnie na stronę w jakiś sposób? No właśnie dzisiaj zdaje się, objął mi się gdzieś jakiś tweet o oczy, że pan prezydent pomału zaczyna się zgadzać na propozycje PiS-u w sprawie reformy sądownictwa. Być może to jest jeden z wymiarów tych negocjacji, że jednak pan prezydent chciałby mieć większe wpływy w obszarze Rady Ministrów. Ale czy to jest akurat najwłaściwsza osoba na najwłaściwszym stanowisku? Trudno mi powiedzieć. Wróćmy do wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i gościa Polskiego Radia, porannego gościa Polskiego Radia, bo tam było pytanie o minister Annę Strażyńską, czyli minister cyfryzacji. I pojawia się inna teoria, zresztą teoria wygłoszona dzisiaj rano przez redakcyjnego kolegę Piotra Misztory, Jacka Liziniewicza z Gazety Polskiej Codziennie, który powiedział, że te dymisje, chociażby jeśli będą na przykład w wypadku Anny Strażyńskiej, nie muszą oznaczać degradacji i po prostu wyrzucenia. Mogło też oznaczać awans. Chodzi oczywiście o prawdopodobną nominację albo możliwą nominację Anny Strażyńskiej jako kandydatki w wyborach samorządowych na prezydent Warszawy. No więc Agata w takiej sytuacji wydaje mi się, że pani minister sama powinna złożyć taką dymisję. Dlaczego na razie kampania jeszcze oficjalnie nie wystartowała? A jednak byłoby to dużo bardziej eleganckie. A sądzi pani, że jest taka możliwość? Wydaje mi się, że Anna Strażyńska jako tak zwana merytoryczna minister, tak? Jedna też nie polityk, bo tak czasem o sobie mówi. Proszę uprzejmie, jak państwo sobie życzą. Na pewno osoba, która jest postrzegana jako specjalistka na swoim stanowisku, aczkolwiek ja uważam, że właśnie jej zrozumienia politycznego u niej czasami nie widać. Na pewno zna się na tym, co robi, tak? Ale niekoniecznie potrafi to, politycznie rozgrywać. Natomiast właśnie to jest ten problem z takimi ministrami, że czasami nie zgadzają się na rzeczy, które komuś wyżej wydają się ważne, a czasami wymuszają rzeczy, które komuś wyżej wydają się nieaktualne. Pamiętamy też konflikt i taki spór o kompetencje nad cyberprzestępczością i cyberbezpieczeństwem z ministrem obrony i te kompetencje ostatecznie trafiły do resortu cyfryzacji, do Anny Strażyńskiej, którą przygotowała ustawę w tej sprawie. Wymusiła potem szantażem medialnym większy budżet na to. No to akurat było być może dobre zagranie, ale chcielibyśmy mieć może trochę więcej wglądu w to, co się dzieje, żeby tego typu... Będzie więcej wglądu, będzie ustawa o jawności życia publicznego. Ale to może zanim o tej ustawie, tak. To jeszcze bym powiedział o minister Strażyńskiej, bo jest taka ważna, moim zdaniem istotna kwestia w związku ewentualnie z jej dymisją.
PiS-u. Przecież proszę pamiętać, że Anna Strzyżyńska to jest osoba, która należy do Dream Teamu Jarosława Gowina. Czyli tu mówimy o tym takim koalicjancie, który również bardzo ważną rolę odgrywa przy sprawowanej władzy, czy w rządzie Beaty Szydło. I teraz dla mnie osobiście zagadką jest, jak ta szachownica zostanie poustawiana, aby jednak nie doszło do konfliktu w rządzie, bo trzeba pamiętać, że dzisiaj łatwo mówić, no odwołamy Annę Strzyżyńską, odwołamy Witolda Waszczykowskiego i jeszcze tam parę osób, tylko trzeba pamiętać, że to są ludzie z określonych grup politycznych, z określonych, powiedzmy, frakcji. I teraz pytanie, jak Jarosławowi Kaczyńskiemu uda się poukładać to tak, aby ten konflikt był jak najmniejszy, a mało tego, aby ten konflikt jeszcze złagodzić, bo to, że Witold Waszczykowski po tym, jak odejdzie ewentualnie z kierowania resortem spraw zagranicznych, zostanie pewnie jakimś ambasadorem, ja bym stawiał, że zostanie ambasadorem na przykład przy NATO, No właśnie, ja myślę, że to są właśnie te kierunki, w których Witold Waszczykowski będzie dalej rozwijał swoją karierę dyplomatyczną. Ale jeszcze jest ważna sprawa, jeśli chodzi o Annę Strzyżyńską, bo Anna Strzyżyńska była jest w dużym konflikcie z Antonim Macierewiczem, ale nawet nie chodziło do końca o cyberbezpieczeństwo. Ja pamiętam sprawę słynnego dzisiaj wiceprezesa jednej z zachodnich sieci komórkowych, który był przez chwilę przynajmniej, czy miał być wiceministrem cyfryzacji. Anna Strzyżyńska bardzo mocno o niego walczyła, a Antoni Macierewicz, mówiąc kolokwialnie, wyrzucił go z Ministerstwa Obrony Narodowej. No, tych konfliktów, które były po kłosie decyzji podejmowanych przez Annę Strzyżyńską, było bardzo dużo. Zresztą sam resort cyfryzacji powstał po to, żeby za rządów Platformy i PSL-u Michał Boni mógł zostać konstytucyjnym ministrem. Więc trzeba trochę pamiętać, że ten resort został trochę sztucznie powołany. I dzisiaj wydaje się, że to, co powiedział minister Błaszczak o tym, że MSW oddało część kompetencji, więc teraz można pranie przejąć. Będzie w stanie przejąć te kompetencje. To jest bardzo dobry pomysł, bo po co mnożyć niepotrzebne byty? Po co mają być konstytucyjni ministrowie, którzy prowadzą, czy starają się prowadzić, no jednak politykę pewnego konfliktu wewnątrz rządu. A Anna Strzyżyńska to jest osoba, która ze względu na posiadane kompetencje w tak ważnym resorcie jest tą osobą, która siłą rzeczy zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, zajmuje się sprawami bardzo istotnymi, a nie na rękę. Wracam do pytania o to, czy może być to dymisja, znaczy właściwie nie dymisja potraktowana jako degradacja, przyznanie się do błędu, do winy, ale do jako moment takiego awansowania kogoś rangu. Jeśli szef dyplomacji ma być ambasadorem, a minister cyfryzacji Anna Strzyżyńska, no właśnie, może zostać kandydatką na prezydenta Warszawy? Biorąc pod uwagę, że różne możliwe scenariusze starcia pomiędzy PiS-em a Platformą. Więc teraz pytanie jest takie, czy ktoś może zostać kandydatem na prezydenta Warszawy, mając za plecami bardzo niewielką partyjkę, proszę mnie poprawić, Polska Razem, tak? Przepraszam, zaczynają się w informacje dotyczące nowej kandydatki na ambasadora Polski przy ONZ, co też dementuje na przykład część spekulacji, które twierdzą, że Witold Waszczykowski będzie pełnił tę rolę. Duży ganimat jest generalnie się z tym zrobił. Przepraszam, panie redaktor. Wspomniałem, że stanowisko ambasadora przy NATO jest tym stanowiskiem, które może być bardzo, gdzieś nawet już wcześniej mówiło się oficjalnie, że minister Waszczykowski kiedyś to stanowisko może... Chociaż ta nominacja już była na ambasadora. Ja chciałabym jednak podkreślić, że wydaje mi się horrendalne to, co tutaj słyszę. To znaczy, że właściwie całość myślenia o polskiej, o dobrobycie w Polsce, polskiej państwowości, właśnie roli Polski w świecie odbywa się w gruncie rzeczy przez pryzmat relacji partyjnych, czy też wewnątrz koalicyjnych. To jest po prostu, to jest niesłychane i wydaje mi się to ogromny błąd. Czy pani premier Beata Szydło popełnia ten błąd? Czy ten błąd popełnia Jarosław Kaczyński, tak jak tu pan parę razy sugerował? Wydaje mi się, że cały czas borykamy się z tym, że to, co komu się należy, komu coś trzeba dać, żeby kogoś innego uspokoić, no naprawdę nie powinno rządzić aż tak istotnymi sprawami. Ale zawsze tak było, jeśli chodzi o partie polityczne, chodzi o obowiązków kompetencji i o ludzi, którzy jednak wskazywani są na tych przywódców, liderów. Znaczy, pan jest dosyć młody. Nie mówię, że jest pan młodszy ode mnie, ale jednak jest pan dosyć młody, a ja się tym jednak troszeczkę zajmuję. Jednak nie jest do końca tak, że zawsze tak było. Dobrze, że zarządów SLD nie decydowały kwestie, które tak zwane
żadnych politycznych układów, tylko kompetencje wspaniałe. Ja pamiętam takiego wiceministra spraw wewnętrznych, nazywał się bodajże Sobotka i bodajże były z nim gigantyczne problemy niekoniecznie związane z jego kompetencją. Dlaczego pan wie o tym mówi? Nie, bo to jest przykład. I nie daje pan nawet skończyć zdania. W takim razie Agata Czarnacka. Nie, to znaczy, bez względu na to, co myślimy i bez względu na to, jak wiele razy to się nie udawało, parę razy się też udawało. Był tak zwany rząd techniczny Marka Belki, gdzie rzeczywiście postawiono nowe kompetencje. Czy to się udało? Nie wiem. Wiem, że tranzycja i przyjmowanie jakich kombinatów było całkiem nieźle przeprowadzone. Tak, czyli ten moment przystosowania Polski do wejścia do Unii. Co potem się z tym stało? No były potem... Polska do Unii weszła jednak przed objęciem rządu. Przez Marka Belkę jako premiera, bo chyba, że nie wiem, czy z datami, ale tak mi się chyba wydaje. Poza tym Marek Belka chyba z tego co pamiętał był członkiem SLD, a mało tego był nawet wicepremierem w rządzie Leszka Millera. Niezależna postać. Ale oczywiście, jeżeli pan sobie rzeczy rozliczać mnie z przeszłości SLD, to super, genialnie. No nie, ale pojawi się matek polityki i polityków, którzy decydują o naszym życiu i wchodzą w różnego rodzaju koalicje, nawet wewnętrzne czy zewnętrzne, to jest całkowicie zrozumiałe i naturalne pytanie, co z tego wychodzi. SLD też było wiele razy opisywane jako partia, która zawiązuje cichy sojusz z Platformą Obywatelską czy z PSL-em. Jeszcze gdy Platforma Obywatelska rządziła, to różne rzeczy z tego też wychodziły. Zadam inne pytanie. Czy rekonstrukcja w tej chwili jest rzeczywiście potrzebna? Wskazują niektórzy politycy na problem z koordynacją pracy poszczególnych ministrów. Jest też grupa osób, jak przyznaje nawet sam senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski, która widzi w roli premiera prezesa Prawa i Sprawiedliwości, ale w momencie, kiedy są duże notowania sondażowe, bardzo dobre notowania i prezydenta, i premier, którzy są na czele rankingu zaufania społecznego według sondaży CBOS, czy tego typu zmiany są konieczne? I biorąc pod uwagę też obietnice, które rząd realizuje, do czego zresztą rząd, jak mówi premier Beata Szydło, został i wybrany, no i powołany. Czy jest w ogóle potrzebna rekonstrukcja rządu? Jeśli tak, to jak duża? Niewielka. Znaczy, ja powiem tak, czy głęboka. Ja spoglądając na sondaż, to używając języka futbolowego, no to jest zwycięskiej drużyny się nie zmienia i tak jakbyśmy dzisiaj zapytali dowolnego trenera klasy światowej, który trenuje najważniejsze kluby piłkarskie, to dokładnie by potwierdził, no tej zwycięskiej drużyny się nie zmienia, a przy tak dużym poparciu, bo mówimy o gigantycznym poparciu, którym jednak partie polityczne nie cieszyły się w historii tak często. Mało tego, jeśli się zdarzało się tak duże poparcie, to było to poparcie, które nie wiem, było w jednym, dwóch, może trzech sondażach. Więc z tego punktu widzenia, no to można iść chociażby śladem słynnego trenera Mourinho i nie zmieniać tego zespołu. No ale oczywiście można jeszcze dojść do takiej sytuacji, że nawet najlepszy zespół potrafi popełniać błędy. Tak samo w obronie, jak pomocy, również w ataku. I myślę, że Jarosław Kaczyński jako taki coach właśnie patrzący z tej linii bocznej na ten swój zespół, dochodzi do wniosku, że jednak niektórzy dostali zadyszki. I ta zadyszka to jest kwestia, no powiedzmy, tej ciężkiej, dwuletniej walki na bardzo trudnym froncie reformy. No i używając tutaj po raz kolejny języka piłkarskiego, no ma trzy zmiany. Oczywiście może dokonać też czwartej zmiany, ale wydaje się, że te trzy zmiany to jest taka zasada, która jest stosowana na najwyższym poziomie futbolowym. I teraz jest pytanie, kto będzie do zmiany? No, myślę, że Jarosław Kaczyński jest dzisiaj jedyną osobą, która jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie tak, aby uciąć wszelkie możliwe spekulacje. Agata Czarnacka, bo za chwilę koniec pierwszej części. Z całą pewnością już, że tak powiem, wychodząc z tych metafor futbolowych, ponieważ jakoś trener rządu nie słyszę. Wydaje mi się, że byłoby bardzo dobrze dla Polski, żeby premier, prezes zwycięskiej partii zgodnie z dobrą polityczną tradycją objął stekę premiera i objął pełną odpowiedzialność za wszystkie decyzje, bo w tej chwili rozmycie odpowiedzialności, to, że pani premier w sposób oczywisty dla wszystkich nie odpowiada w pełni za swoje decyzje. Jest ktoś, kto jeszcze jej mówi, co ma robić. Odpowiada, bo to jej nazwisko pojawia się przy wszystkich ustawach i decyzjach rządu. No więc będzie odpowiadała za wszystkie te decyzje, ale nie wszystkie być może są jej. Zostawmy w takim razie, być może do jutra, być może do godziny 19, albo 21 spekulacji na temat potencjalnej zmiany w rządzie. Prosiła to premier, poświęciliśmy temu już dużo czasu. Mam pytanie o innej natury spekulacji dotyczące obozu
być może zjednoczonej, opozycji być może nie. Dziś rano jednym z gości porannych rozmów był też poseł Platformy Obywatelskiej. To nie jest tak, że mój dom ludzie i tak dawno nie mają. Kto może rządzić? O nasz, mafia reprywatyzacyjna. Zobacz, co się dzieje. Zawiera i koniec. Mało tego, że zabiera nie swoje. Zawiera nie swoje. Zawierają. Złodziejstwo. I o tym my tu. Pierwsza myśl, która nam przychodzi do głowy, to że do tego czasu to chyba wszyscy umrzemy. Dlaczego? To bardzo długo jest i na pewno w polityce zaraz to żywności, proszę Państwa, takie te pioseneczki, to my nie chcemy tego, żeby te pioseneczki. Komu to jest potrzebne, te drzewne pioseneczki, prawda? Na komu to potrzebne? Głupota. Radia Komisji Teny. W 23 mamy parlamentarne, w 25 mamy prezydenckie. Aha, to dopiero za 15, szósta, no dobrze. Myślałam, że nie wiadomo co, nie wiadomo co. Dobra. Te dwie kadencje, słynne dwie kadencje, tak jak Platforma Obywatelska. No nie, to ja wszystko nie gra. Wiem, czy to się, nie wiem, czy to się uda. To jest bardzo ciekawe pytanie oczywiście. A nie wierzy Pani w potencjał skrajnej lewicy albo lewicy w ogóle? No i ja nie jestem do końca pewna, bo chyba Pan musi mi powiedzieć, co to jest skrajna lewica. W Polsce dawno tego nie było. Jest oczywiście PPS, który od czasu do czasu tak jest określany. Jest Polska Partia Komunistyczna, istniała jeszcze do całkiem niedawna, ale została chyba kompletnie rozbita. Lewica mówi o radykałach, którzy rządzą teraz. Mój dom. Co to Ci to da? Znaczy tak, Prawo i Sprawiedliwość na politycznej mapie jest rzeczywiście na prawo od prawicy. Co to Ci to da? Jeszcze na prawo bardziej są zazwyczaj tacy twardzi nacjonaliści. Natomiast no, ta mapa jest dosyć prosta, tak? Gdzieś centroprawica to by była Platforma Obywatelska. Czy Platforma w ogóle ma szansę po rządzie Prawa i Sprawiedliwości po drugiej, załóżmy, kadencji? Tak hipotetycznie, czy ma szansę? Jak już mówiłam, nie wiadomo, czy dożyjemy. Piotr Misztor? Znaczy, ja powiem tak, no to jest takie wyróżnienie z fusów, ale bardzo ciekawe, bo za te kilkanaście lat w sumie to myślę, że ciężko będzie powiedzieć, kto może rządzić. Platforma Obywatelska, podobnie jak inne partie, mogą już nie istnieć, bo u nas to jest dość płynna taka kwestia związana z tym, jakie partie rządzą, bo gdybyśmy się cofnęli wstecz, to by się okazało, że Platforma Obywatelska ma bodajże, jeśli mnie pamięć nie myli, a z matematyki jestem słaby, bodajże 17 lat. Czyli pytanie, czy przetrwa tak długi okres czasu, bo tak długo, czyli ponad 20 lat, to partie żadne praktycznie nie trwają, poza dwoma, które dotychczas jeszcze istnieją, czyli PSL, które ma tradycje jeszcze pochodzące z tego ZSL-u, a SLD, które ma tradycję, wiadomo, z SDRP i z PZPR-u. Naprawdę obraża Pan PPS. PPS nadal istnieje i ma w tej chwili 120 kilka lat. Chciałem przeprosić wszystkich członków PPS-u, że tak zdalnie o nich zapomniałem. Praktycznie jest jeszcze taka mikropartia. No niestety ja nie jestem politologiem i jest mi czasem ciężko dyskutować o takich mało istotnych kwestiach. To już wyjaśniam, dlaczego chodzi o... To jest rzeczywiście taka jedna z teorii politycznych, ale zaczerpnięta z ostatniej konwencji Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych. Tam była mowa i o euro, i o tym, że będzie więcej podatków i będzie decentralizacja, z czego skorzystają samorządy, ale była też informacja o tym, to jest cytat. Ale nie mamy zamiaru udawać kogoś, kim nie jesteśmy, by zdobyć poklask radykałów. Właśnie. Tak tam powiedział Grzegorz Schetyna, dodając, że Platforma Obywatelska nie jest za aborcją na życzenie. No i tutaj Michał Golanko z Rzeczpospolitej twierdzi, że tą wypowiedzią w zasadzie szef Platformy przekreślił szansę jego partii na to, by sięgnęła w wiarygodny sposób do lewicowo-liberalnego elektoratu. Znaczy, Platformie Obywatelskiej dzisiaj... Znaczy, ja trochę współczuję Grzegorzowi Schetynie, bo Grzegorz Schetyna jest takim człowiekiem, który stoi za sterami statku, który no niestety jak w tym Titaniku zmierza na górę lodową. I teraz Grzegorz Schetyna nie wie, czy jak odbije w prawo, to osiądzie na mieliźnie, czy odbije w lewo i znajdzie się jeszcze szybciej na lądzie niż powinien, bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zagospodarowało praktycznie całość tej sceny z jednej strony prawicowej, tej prawicy takiej szeroko rozumianej, ale także tej centrowej. I dzisiaj
Problem polega na tym, dobra, że Grzegorz Schetyna, no, szukając jakiegokolwiek wsparcia, aby troszeczkę drgnęło w tych słupkach, no, łapie się tej przytwy, no i ja powiem szczerze, że naprawdę mu współczuję. Znaczy on musi mieć bardzo długo nieprzespane nocy. On myśli o tym, a może skorzysta z najbardziej radykalnych lewicowców, a może jeszcze kogoś, no, może jeszcze jest jakaś mikropartia, która w Wikipedii została przez niego nieprzeczytana i może szuka po nocach, dobra, szuka, żegluje po tych stronach internetowych, a szuka. A właśnie wsparcia. Wyraźnie stwierdza, skręca jednak no, w prawo, potwierdza, że Platforma nie poprze tego projektu, chociaż będzie ten wyratowany kobiety. Jest przeciwko aborcji na życzenie, no bo jak mówi szef Platformy, jeszcze kilka miesięcy temu, że chciałbyś tą kotwicą też zakotwiczyć bardziej po prawej stronie. Agata Czarnacka, czy szef Platformy Obywatelskiej odciął w takim razie trzecią możliwość zgromadzenia lewicowo-liberalnego elektoratu? Na pewno jest tak, że w tym momencie skończyły się marzenia o Zjednoczonej Lewicy z takimi osobowościami jak Barbara Nowacka czy Robert Biedroń. Przy czym popatrzmy w tej chwili na sondaże. 42% polskiego społeczeństwa, jeszcze tam w okolicach mniej więcej, to był zrobiony sondaż w okolicach tych protestów przeciwko sądom, znaczy zmianom w sądownictwie, więc 42% jest za liberalizacją zakazu aborcji, tak? No, nawet nie za utrzymaniem kompromisu. Za zaostrzeniem, choć z tego czasu 80% było za zakazem aborcji eugenicznej. Jak pan widzi, jednak sytuacja się zmienia bardzo dynamicznie tutaj w tej kwestii i wynika to, no na pewno nie jest to kwestia tego, że prawa strona, czy tak osoby o tak mocnych, wyrazistych poglądach jak Kaja Godek się nie starają prowadzić akcji edukacyjnej. Raczej chodzi o to, że jednak wystarczy trochę z naszej strony, no trochę, ja muszę przyznać, że bardzo dużo aktywności. Jako członkini Komitetu Ratujmy Kobiety jestem naprawdę pełna podziwu dla zaangażowania wszystkich, którzy włączyli się w akcję. I muszę przyznać, że wystarczy, ale jednak to chwyta. A tak politycznie właśnie, jak... To było jak politycznie. Jak panią to chwyciły było, te słowa Grzegorza to z było Schetyny. To było politycznie, tak. I muszę przyznać, że pan Grzegorz Schetyna właśnie się odciął od 42% elektoratu, co wydaje mi się jednak bardzo niemądrym posłem. Ten elektorat pani zdanie pójdzie w kierunku Nowoczesnej, czy w kierunku... Nowoczesna też cały czas nie jest specjalnie. Może koalicji partii lewicowych? Zobaczymy. Ja nie jestem w stanie w tej chwili spekulować. Wiem, że współpraca i jakieś takie ruchy tektoniczne po tej stronie się dzieją, ale trudno jeszcze właśnie znowu spekulować, co z tego wyniknie, jak się rozłożą tak naprawdę sympatie ludzi do ludzi, tak? Bo jednak tutaj musi być, kiedy się mówiło, że musi być chemia. Także zobaczymy, jak to się poukłada, ale już widać, że jest, że po prostu to jakoś tam jest na fali wznoszącej. Przy czym trzeba też powiedzieć, że ta polska demokracja niespecjalnie sobie radzi z negocjowaniem różnicy zdań. To jest związane ze słabością debaty publicznej, która bardzo lubi takie polaryzacje. W ogóle nie ma takiego pomysłu, że debata polityczna, debata publiczna służy temu, żeby negocjować kompromisy czy ustalać rozwiązania, które byłyby interesujące dla wszystkich, tylko raczej debata jest ustalaniem skrajności, potem chodzi ktoś ubrany cały na biało i wynajduje jakąś złotą ścieżkę po środku, nie pytając się już nikogo o nic. Niestety to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne. W rezultacie jest tak, że ten ktoś ubrany cały na biało od czasu do czasu musi się przebrać i posypać głowę popiołem. I to jest ten moment chyba, kiedy próbuje to robić w imieniu Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Nie bardzo mu to wychodzi. Może powinien mieć jaśniejsze garnitury albo, nie wiem, bardziej popielate jeszcze. A gdyby pani miała taki wybór, czy mam na biało, nie, czy... Nie na biało, ale na przykład na kogo oddać głosy w tym wypadku? Na Platformę Obywatelską czy Prawo i Sprawiedliwość? No ja przede wszystkim w momencie, kiedy Polska stałaby się państwem realnie dwupartyjnym, to wyjeżdżam. Nie, serio, po prostu uważam, że nie po to Europa wynalazła jeden z najwspanialszych systemów politycznych, czyli pluralistyczny, wielopartyjny parlamentaryzm, żeby teraz ten wynalazek niszczyć na rzecz prymitywnego, dosyć dwupartyjnego systemu. No, na razie chyba na to nie ma szans. Znaczy, przede wszystkim no, nikt nie zmusza ludzi, żeby szli do wyborów i głosowali na Platformę albo PiS, prawda? Mogą zagłosować też na inne partie, tylko być może te partie po prostu nie przekonują wyborców do tego, aby oddać głos na nie. No tak mi się wydaje, no przecież nie stoją. Ja sobie nie przypominam przynajmniej, że przy wyborach prezydenckich, czy samorządowych, czy parlamentarnych stali
jacyś żołnierze z karabinami każący wszystkim głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo jak nie, to dostaną kulkę w kolano albo w jakiś innym inną część ciała. No po prostu niestety, no lewica przeżywa kryzys, no i trzeba, i ci, którzy głosują na lewicę, są zwolennikami lewicy, no muszą niestety zacząć jakoś aktywnie działać, przekonywać społeczeństwo, że jeszcze istnieją. No to właśnie robimy. Ale jakoś mało skutecznie, bo 42%. Piotra Misztera to nie przekonuje. No, powiem szczerze, 42%, tylko pytanie od czego? Ja rozumiem, bo może pan to być 42% od jednego promila na przykład. No to faktycznie, to jest bardzo dużo. Ale powiem szczerze, no, ja wierzę, że pluralistyczna decyzja, pluralistyczna dyskusja jest potrzebna. Ja się w ogóle bardzo cieszę, jeśli widzę ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia i dyskutują, tylko właśnie problem polega na tym, że po lewej stronie nie ma z kim dyskutować. To jest problem, no bo dzisiaj... Ja chyba muszę wyjść. Ale nie, dlaczego? Ale nie, ja mówię generalnie, jeśli chodzi o polityków, no my nie jesteśmy politykami, ja mówię tylko w tym sensie. Ja mówię w takim razie. Jako człowiek, Puenta, który śledzi i widzi tą dyskusję, panie redaktorze. Ja mam jedną nadzieję, że ci, którzy idą do wyborów, wierzą w tych, na których głosują i głosują na nich dlatego, że mają takie poglądy. No, jeśli za 8 lat, czy tam za 10 lat dojdą do wniosku, że program SLD, czy jakiejś innej partii lewicowej będzie ich przekonywał, to niech na nich zagłosują. No, oddanie głosu i zwycięstwo partyjne to jest przejęcie odpowiedzialności przed daną partią. Wybiegliśmy za daleko w czasie odpowiedzi kandydata. Proszę się rozejrzeć, na przykład znajdą kogoś, kogo państwo minęli jego na ulicy, to na pewno widzicie państwo, że jest zaangażowany na rzecz To jest takimi zapłatami, które uważamy, że przynoszą szczęście, różnego rodzaju amulety. Mamy nadzieję, że się odbędą. Czerwona bielizna. 2020. Nic na to nie wskazuje. Następnie odpukanie w niemalowane drewno, skrzyżowanie palców dłoni. Wielką na ulicę. Wrócenie monety do fontanny, myśląc o jakimś marzeniu. Znalezienie czterolistnej koniczyny. Można by tu było przytaczać jeszcze wiele takich elementów, które uważamy, a przynosi nam to szczęście. To jest konkretny przykład zabobonu. Sprawnie, uczciwie. I z drugiej strony, tym zabobonem, który przynosi szczęście, to są te, które wymieniłem, ale są takie też, które uważają niektórzy, że przynoszą nieszczęście. Dajmy na to, takimi zabobonami są chociażby numer 13, czy czarny kot, który przebiega drogę, spotkanie sowy, przejście pod drabiną, zbita butelka z olejem, rozbicie lustra, złożone ręce, jedna na drugą, kiedy ktoś z nami się wita, czy rozłożenie parasola w domu, położenie kapelusza na łóżku, przyszycie guzika do ubrania w momencie, gdy ma się na sobie, kupienie wózka dla dziecka jeszcze przed jego narodzeniem. Spójrzmy, ile jest tego rodzaju zabobonów w naszej historii. Wielu ludzi, także chrześcijan, miesza to, co święte, z tym, co zabobonne, zupełnie bez rozeznania sprzeczności między tymi dwiema rzeczywistościami. Na przykład obok krzyża, że patrząc na to, jakie osoby były wysyłane lub jakiegoś świętego obrazu, zarówno który jest zawieszony u nas w domu, wiecie, że to było żałosne, obok tego wyglądało krzyża obrazu, który jest Piotr Misztera, wyrazem, symbolem wiary chrześcijańskiej. Obok niego zawieszony jest, zawieszona jest na przykład podkowa. Innym przykładem jest noszenie łańcuszka na szyi z obrazem lub symbolem wiary chrześcijańskiej razem z talizmanem różnych rodzajów talizmanów. Te dzisiejsze są tym elementem, rodzaju zupełna sprzeczność. Trzeba też zauważyć, że otrzymuje ktoś anonimowy list, którym ktoś inny nakazuje, aby rozesłać kopię tego listu zawsze w formie anonimowej do innych osób. Zazwyczaj ma się to odbyć w krótkim czasie, na przykład w ciągu 4 dni. Jeśli to wykona, obiecane ma szczęście. Najczęściej sukces finansowy czy innego rodzaju dobrodziejstwo. Jeśli natomiast nie wykona tego polecenia, może oczekiwać jakichś niekończących się tragedii, włączając w to także własną śmierć lub osób najbliższych, która ma nadejść w krótkim czasie. Jest to forma zabobonu, która istnieje już
wielu lat. Niż zeznania bardziej prawne, bo tam przynajmniej te zdarzenia... Jest mianowicie wiele osób, które prawdopodobne niż to, co powiem. Czytają te listy i wykonują polecenia w nich zawarte nie tyle z nadziei, że spełni się obietnica szczęścia, jak w obawie, że może naprawdę stać się coś złego, jeśli tego nie zrobią. To jest... Jak osoby urządzone w szczególności chrześcijanie, dają się zastraszyć się obrady, choć kilka lat temu, jak były wierzą w to wszystko. Wszyscy transmitowali obrady po gdzieś lepsze. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form zabobonu jest wróżenie. To uważać, że jest się w stanie doświadczyć i komunikować na różne sposoby z ukrytą rzeczywistością, która na normalnej płaszczyźnie poznania pozostaje dla człowieka nieznana. Człowiek dąży do poznania rzeczy ukrytych, szczególnie jeśli chodzi o przyszłość. Pragnienie to samo w sobie jest zrozumiałe i usprawiedliwione. Istnieją przecież odpowiednie racjonalne sposoby, którymi próbuje się usatysfakcjonować to pragnienie. Spójrzmy, meteorologia, astronomia. Na drodze wiedzy naturalnej przewiduje się określenie zjawiska fizyczne przez badanie ich przyczyn. Wróżenie jednak próbuje inny sposób w celu poznania tajemniczych lub przyszłych rzeczy. Teraz widać, że politycy porwali się motyką na słońce. W tym przypadku nie ma czynienia bardzo krótko, spirytyzmem śledczy do spraw Amber ukierunkowanym na wróżenie, wzywanie zmarłych lub duchów, aby wypytywać ich o przyszłość lub o radę, czy o jakiekolwiek inne rzeczy. Wrażenie, że parasol ochronny nad absolutnie nigdy w zakresie Urzędu Skarbowego. Takiej rzeczywistości nie podejmujmy. Jest to niesamowicie rzecz. Aczkolwiek jest tylko w Urzędzie Skarbowym, ale ja myślę, że we wszystkich tych instytucjach. I druga nigdy sprawa, która też jest dla mnie oczywista, to zaznajomienie się z tymi tysiącami. Ludzie młodzi, którzy mają Marcin P. niezaspokojoną ciekawość, czasem podejmują tego rodzaju próby i mamy wiele przykładów. Egzorcyści mówią, jak dramatycznie kończy się to na życiu tych młodych ludzi. Następnie mam tutaj do czynienia również z astrologią, formą wróżbiarstwa, która na podstawie położenia gwiazd i planet rośnie sobie prawo do przewidywania przyszłości jakiejś osoby lub ogólnie świata. Następnie wróżenie z kart, poznawanie rzeczy tajemnych na podstawie kart tarota, kolejna niesłanie niebezpieczna rzeczywistość, chiromancja, czytanie z dłoni na bazie lektury linii papilarnych. Domniewa się przyszłość i historia człowieka. Można by tutaj jeszcze wiele przytaczać innych przykładów w tych rzeczywistości związanych z magią, z wróżeniem. Idźmy do kolejnego punktu. To punkt poświęcony bałwochwalstwu. Bałwochwalstwo to kolejny bardzo rozpowszechniony grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu i służbie Bożej. Ujawnia się ono w różnych formach. Może przyjąć postać bałwochwalczej religii, w której czci się nieprawdziwego Boga lub nawet wielu fałszywych bogów, albo ujawnić się przy zachowaniu pozoru wiary w Boga prawdziwego. Te dwie formy bałwochwalstwa są zabronione przez pierwsze przykazanie. Grzeszna jest wiara wierobogu, czyli tak zwany politeizm. Pierwsze przykazanie potępia politeizm. Domaga się od człowieka, by nie wierzył w innych bogów poza Bogiem i nie oddawał czci innym bóstwom poza jedynym Bogiem. Pismo Święte nieustannie przypomina o odrzuceniu bożków ze srebra i złota, uczynionych rękami ludzkimi, które mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą. Się, z góry zakłada się jakieś domniemanych protektorów, czynią człowieka pusta, tylko nie wyjaśnia, co do nich są podobni ci, którzy je robią. Każdy, bardzo dziękuję za uwagę. Czytamy w psalmie 115. Bóg natomiast jest Bogiem żywym, który daje życie i działa w historii. Program, czytamy w KKK 2112 numerze. Oprócz jawnego bałwochwalstwa przyjmującego formę religii, istnieje wiele form bałwochwalstwa praktycznego.
przesuwającego się często pod zasłoną prawniczej linii. Człowiek może ukierunkować całe swoje życie na jakiegoś swojego bożka, któremu będzie służył zamiast Bogu prawdziwemu. I tutaj już otwiera się cała paleta z naszej rzeczywistości, z naszej ludzkiej codzienności. Wielu ludzi teoretycznie wierzących w Boga w praktyce odchodzi od Niego, przestając Mu służyć. Życie ludzkie często świadczy o braku wiary w to, że tylko Bóg potrafi zapewnić nam wielkość i trwałe szczęście. Nie to szczęście przemijające na chwilę, na takie ułudne szczęście, które daje nam pewnego rodzaju zaspokojenie na ułamek. Człowiek wie, człowiek więc w swoim codziennym życiu nieraz odwraca się od Boga prawdziwego i oddaje się pod jarzmo swoich owoc, którym służy ze wszystkich swoich sił, ponieważ spodziewa się, że zapewnią mu szczęście, zapewnią mu wielkość, staje się bałwochwalcą, choć oficjalnie przestaje być chrześcijaninem i nie zmienia religii. Na tę rozpowszechnioną formę bałwochwalstwa zwraca uwagę kateizm, gdzie mamy zapisane następujące słowa. Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ustawieniu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga. Bez względu na to, czy chodzi o innych bogów czy demonów, o władzę, przyjemności, rasę, przodków, państwo, pieniądze, itd. Kolejne posiedzenie Sejmu. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie, mówi Pan Jezus. Ewangelia według świętego Mateusza, 6 rozdział 24 werset. Michał Majewski. Wielu męczenników poniosło śmierć za to, że nie oddali czci bezków, na ochronę zdrowia do 6% KB w 2025 roku. Zgodnie z projektem już w przyszłym roku nakłady będą wynosiły 4,6% odrzuca jedyne panowanie Boga. Potem mają sukcesy wzrosnąć. Jest nie do pogodzenia z boską komunią. Bałwochwalcą jest ten, to ma się przyczynić do skrócenia kolejek i poprawy jakości pojęcie Boga zdrowia. Odnosi do wszystkiego, ochrony zdrowia domagają się lekarze, nie do Boga. Czytamy w inne zawody medyczne, trwa 2114 katechizmu Kościoła katolickiego. Budżet w ciągu 3 lat zwiększył się do 6. Na różne sposoby człowiek może odchodzić od Boga prawdziwego i zwracać się ku różnym swoim bożkom. Poszczególne grzechy główne skłaniają do nie wiadomo, jak wielu z nich oddalania się od jednego Boga. I tak człowiek pyszny odchodzi od Boga, ponieważ sam pragnie zająć Jego miejsce. Całe życie zarozumiałej osoby polega na robieniu z siebie Boga, przy wybijaniu się ponad innych przez 40 tysięcy złotych. Udowodnianie sobie innym swojej wybiegłości, wiedzy, doświadczenia, potęgi, władzy. Szukając triumfu, sławy, rozgłosu, pyszna osoba pragnie, aby inni zamiast na prawdziwym Bogu, na niej skupili całą swoją uwagę, tylko ją kochali, czci, podziwiali, uwielbiali ją, bali się. Dla ludzi dziwnych. Bogiem staje się pieniądz, majątek. Bogiem staje się posiadanie. Sądzą, że ten właśnie Bóg zapewni im szczęście i potęgę. Dla pieniądza więc żyją, jemu służą, poświęcają się. Dla niego rezygnują z wielu spraw, tak wiele spraw za nie tłucząc. Rezygnują na przykład z wypoczynku, z rodziny, są rozmowy o nowych technologiach, a nawet z prawdziwego Boga. Służą
prezydent Andrzej. Mamo nie zamiast Bogu prawdziwemu. Czują to wbrew ostrzeżeniu Zbawiciela. Przede wszystkim nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiemu, będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Ewangelii według świętego Mateusza. Kolegami na Uniwersytecie Alto, to właśnie tam działa jeden z człowiek nieczysty, inkubatorów przedsiębiorczości. Także posiada swojego Boga. Jest z nim doznawanie przyjemności seksualnych. To Bóg rządzi jego myślami. To ten stały litery, czynami, całym jego życiem. Temu jedynemu Bogu człowiek taki oddaje kult. A więcej szczegółów w rozmowie z Wojciechem Cegielskim. Kto cierpi na brak umiaru w jedzeniu i piciu, ten kłania się swojemu Bogu. Czas na prognozę pogody, którym są pokarmi i nawoje. Tego Boga tuzi, także człowiek jemu podporządkuje bez reszty swoje życie. Ja zazdrosna osoba poddaje się ślepo swojemu Bogu, który jest rządzą posiadania tego, co inni mają. Na Dolnym Śląsku. Chęć do równania innym może jak najwyższa istota zapanować nad zazdrosną lub człowiekiem, na przykład kradzieżą. Od wielu do nas wskazuje, aby wybudować sobie taki sam dom, jak na przykład sąsiad. Zazdrość. Również z niej można uczynić bożka swojego życia, który niesamowicie wpływa destrukcyjnie na osobę, która zaprosiła, która puściła tę rzeczywistość w przestrzeń swojej codzienności. Podobnie gniew to jest również dla wielu ludzi bożek i niejednokrotnie też sens życia. 6 października 1944 roku gniew niczym okrutnym bożek, czyli formacja potrafi człowiekiem wnoszenia użytą przez Niemców w ostatniej zmaniając go do unoszenia się, złuszczenia, mszczenia się. Zamierzano powołać łącznie około 6 jak niejednokrotnie jest to rzeczywistość obecna w życiu człowieka. 1928. Nie przebaczenia, ale mszczenia. Niektórzy wręcz właśnie z tej rzeczywistości czynią sens. Żyje rodzina, jaka wielka ludzka tragedia. I przyszłość naszego narodu. Jakże błędne myślenie przecież, kiedy człowiek żyje chęcią zemsty, to sam siebie niszczy, to sam dolewa oliwy do ognia, ognia, który spala tego głównego człowieka, który żywi tę chęć zemsty. Im dalej lenistwo jest swoistym kultem bezczynności, przyjemności. Dla leniwej osoby bożkiem jest miłe spędzanie czasu, rozrywki, tak zwane świec spokój. Poddany swojemu bożkowi człowiek przestaje służyć Bogu prawdziwemu. Choć może jeszcze w niego wierzy. To jednak jego wiara stale słaby. Niczym nawet zanikną całkowicie. Zainteresowanie bowiem swoimi bożkami skłania do zaniedbywania wysiłków zmierzających do pogłębiania wiary. Na przykład zdobywający pieniądze człowiek często nie ma jak mówi czasu na modlitwę, na uczestniczenie we mszy świętej, na lekturę Pisma Świętego. W klubach i świetlicach całego kraju. Jakże błędne myślenie znowu. Dla polskich mediów wydarzenie relacjonowała Polska. To przecież nie my mamy łaskę doświadczalnego programu telewizyjnego. Przystajemy na modlitwie. Przy nadajniku telewizyjnym przejdziemy na modlitwie. Przejdziemy do sakramentu.
Zapytałam pana Wątróbkę w imieniu ekspresu. Że rozpoczynam, kończę swój radio dzień. Radio z Lubcikiem. Z takim krzyżem. Że modlitwa przeplata cały mój dzień. Przecież to nie my robimy łaskę panu. W tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy na aparacie kawałek rypsu, dzień to nie my coś mu dajemy. Lubcik będzie zrobiony, żeby było widać, co się w środku podczas dzieje. Podczas każdej nie będziemy zmuszone na wylot, chce nas wierzyć, skończy się czerwanie publiki za pomocą tak zwanego złudzenia. Starajmy się podchodzić do rzeczywistości modlitwy. Radzić z Panem Bogiem do spotkania z Nim w Eucharystii. Nie, że my coś dajemy. Tam za kustyką leży na... Tylko przeciwnie. Nie będzie już widzieć innej audycji. Czerwonego kapturka, 120 kg siłowej wagi i 3 metry obchodu skali. Nie będzie faceta z brodą, krzywym głosem udziela porad dla karmiących matek, jako ciocia Janusza. Wszystko naocznie i na żywo. 3 miesiące później odbyła się regularna emisja programu polskiej telewizji, która odbywała się raz w tygodniu i trwała pół godziny. 22 stycznia 1954 roku uruchomiono doświadczalnie ośrodek telewizyjny z własnym zdolnym i tak z roku na rok telewizja polska poszukała swoją ofertę. 12 lat temu zaczęła swoją wiarę, która jest nadana, ale też popularną była w latach 60. i 70. występując z grupą Breakout. W rozmowie z informacyjną agencją radiową szef redakcji muzycznej Polskiego Radia Paweł Sztompkę podkreślał, że Zira Kubasińska była osobą bardzo skromną. Że zupełnie człowiek zrywa z praktykami religijnymi i w konsekwencji osłabia nawet całkowicie traci wiarę. Dlaczego jest tak wiele też osób, które Breakout powstał w 1965 roku. Krytykują, które wręcz do największych przybojów grupy, które była Kubasińska, należała zastały się w tej rzeczywistości. I gdybyś kochał, hej, Breakout koncertował w wielu krajach zachodnich.